Uczniowie nie chcą przeprosin Leona. Uważają, że chłopak nie powinien żartować ze swojej śmierci. Czują się oszukani i nie mają zamiaru więcej z nim rozmawiać. Co teraz myśli, żebyśmy się znowu nim przejęli? Pewnie wiezie tu czołgiem. Czołgiem? No, jakby wjechał tu czołgiem, to ja bym się przejął, nie? A może teraz Arek zginie? Jakiś wypadek albo strzelanina? Może no, już nam dać spokój, przecież was przeprosiliśmy. Mam wam jakieś oficjalne pismo napisać? No, gdybyś nie robił z nas idiotów, to byśmy teraz tak nie mówili. Dokładnie. Patrzcie, teraz zaczął udawać zemdlał. Wiesz, że go ktoś ma. No, Jezus, kretynę. Ej, dobra, jak ci się znudzi, to przyjdź na lekcję do Kremerowej, bo się na pewno ucieszy, że żyjesz. Halo. Chodźmy do klasy, na pewno się nas czeka. Nie ma sensu. Żałosny jesteś. Ja pierdziel. Co za idiota. Masakra. Bardziej się już ośmieszyć nie mógł, nie? No. Ale mnie ten Huber przytrzymał. Gdzie jest Leon? O, jak to gdzie? Na korytarzu. Na jakim korytarzu? Przytem nikogo nie ma. A patrzyłeś na ziemię? Na ziemię? Co? No leży i się częściej. Znowu żeście razem coś wymyślili. Co przecież, że my nic nie wymyśliliśmy? A czemu znowu nie ma Leona? Jest na korytarzu podobno nieprzytomny. Gdzie? No jak pani wyjdzie z klasy, to na prawo. Proszę panią, ale to tylko głupie żarcie. Nieprawda. Dlaczego wy mi żaden żart o tym mówicie? Żaden żart tu nie jest. Leon? Leon. Co? Dobra, Leon, z tobą już. Ale z was debilnie widzicie, że on umiera? Leon, biegnij po higienistkę. Przestań. Nie udawaj. Ej, Leon. Żałosny jesteś. Ej, naprawdę. Halo? Kurczę, może mu się naprawdę coś stało. Czemu to nie wstaje? Przy ulicy Słudeckiej. Mamy nieprzytomnego. Ale on nigdy nie mówił, że ma padaczkę. Myślę, że... Nie przejmuj się. Wszystko będzie żył. Dziękuję, czekam. Tak, przez nas... Ale jak to się mogło stać? Słuchajcie, czy wy straciliście rozum? No, dlaczego wcześniej o tym mi nie powiedzieliście? No myśleliśmy, że znowu udaje. Przecież nie udała własną śmierć. No właśnie. No dokładnie, proszę pani, to nie jest nasza wina. My myśleliśmy po prostu, że to kolejny z jego żarcików.